Genetycy nauczyli się manipulować z całymi zwierzętami. Nauczyli się robić zwierzęta transgeniczne, które mają we wszystkich swoich tkankach, również w komórkach rozrodczych, obce geny i przekazują te obce geny swojemu potomstwu. I oczywiście wtedy, kiedy się tego nauczyli, od razu zaczęto mówić o tym, czy można zrobić transgenicznego człowieka. Może nie po to, żeby on miał obcy gen, ale na przykład, żeby miał naprawiony jakiś gen. Jeżeli wiemy o człowieku, że ma chorobę genetyczną, że ta choroba genetyczna utrudni mu całe jego życie, to może można by było wtedy, kiedy on jest jeszcze zarodkiem, tę chorobę naprawić. Czyli jakby nie było, ponieważ transgeniczne zwierzę robi się poprzez manipulację na zarodku i jak powiedziałam, nowy gen wchodzi do wszystkich komórek, to oznacza, że trzeba by też robić transgenicznego człowieka manipulując na zarodku. I do tych manipulacji nie jesteśmy gotowi. Uważam, ja osobiście również uważam, że nie jesteśmy gotowi ani z punktu widzenia etyczno-moralnego, ani z punktu widzenia technicznego, co może się wydaje mniej szlachetne, ale to jednak jest prawda. Mówiłam o tym, że w przypadku myszy transgenizacja udaje się w 20% przypadków, a w krowach, u krów w mniej więcej w 2%. Czyli pod takich zabiegów medycznych się nie prowadzi, gdzie jest tego typu techniczne trudności. My w ogóle nie wiemy, czy nie byłoby jeszcze trudniej w przypadku ludzi, bo niby dlaczegoż krowy tylko 2%, a myszy 20%, być może w przypadku ludzi sytuacja byłaby jeszcze gorsza. W związku z czym nie jesteśmy do tego gotowi i na świecie takich zabiegów się nie robi, aczkolwiek, jak powiedziałam, na modelach zwierzęcych pokazano, że one są możliwe w stosunku do ssaków. I nazywałoby się to wtedy terapią komórek rozrodczych lub zarodków, terapią genetyczną. W ogóle nie myśli się o tym, że można by na przykład zrobić wszystkie kobiety, które mają blond włosy i długie nogi, co byłoby może, czego może życzyliby sobie panowie, czego pewno życzą sobie mamusie, że taka wróżka dobra dałaby wszystkim te takie nogi. Jednocześnie ja mam również pełną jasność, że jakby były same kobiety blondynki z długimi nogami, to brunetki z krótkimi stałyby się tak cenne i tak poszukiwane, że to nie miałoby żadnego sensu. No więc nie wkraczamy w robienie transgenicznego człowieka, nie robimy tego. Czy coś nam zostało wobec tego? Tak. Ponieważ nauczyliśmy się na zwierzętach, a potem mogliśmy to zrobić na komórkach ludzkich, nauczyliśmy się wprowadzania pojedynczych genów do komórek, do pojedynczych komórek. I można sobie na przykład łatwo wyobrazić, że są komórki ludzkie, które można bez szkody dla człowieka pobrać i z powrotem wprowadzić. Na przykład komórki szpiku. Możemy pobrać od każdego człowieka komórki jego szpiku, które są komórkami krwiotwórczymi. Jeżeli ten człowiek choruje na jakąś chorobę, która odbija się na stanie jego krwi, to moglibyśmy komórki szpiku naprawić poza organizmem, wprowadzając właściwe geny i ten sam szpik, tylko już z właściwymi, naprawionymi genami, wprowadzić temu człowiekowi. I to by się nazywało terapią somatyczną. I taką terapią somatyczną, genetyczną terapią somatyczną i taką genetyczną terapię somatyczną ludzie próbują od 1990 roku. To jest pierwszy przypadek, kiedy próbowano w ten sposób leczyć lub przynajmniej modyfikować przebieg niektórych chorób o podłożu genetycznym. Tutaj znowu powstał problem ten, że my nie sterujemy losem genu, obcego genu, który wprowadzimy do pojedynczej komórki. To komórka decyduje, co zrobi z tym genem. A my na razie nie wypracowaliśmy takiej technologii, takich technik, które pozwoliłyby nam powiedzieć, że ten gen zostanie dołączony w określonym miejscu genomu, DNA tej komórki, zostanie złączony z określonymi z fragmentami regulatorowymi, które zdecydują, jak ten gen będzie działać. Nie panujemy nad procesem, który nazywamy integracją. No to jest teraz często używane słowo. To jest integracja obcego genu do genów gospodarza. I nad tym procesem nie panujemy. W związku z czym i głównie z tym terapia somatyczna, czyli terapia genetyczna komórek somatycznych, komórek ciała, nie rozrodczych, nie zarodka, tylko komórek ciała. Ta terapia dotychczas może się pochwalić bardzo nielicznymi i jeszcze niepewnymi osiągnięciami. Właściwie 2002 rok po raz pierwszy przyniósł taką informację o naprawie pewnej wady genetycznej
w ciągu roku wydaje się u małych dzieci, ale już urodzonych dzieci, że naprawiono właśnie w komórkach ich krwiotwórczych, naprawiono ich wadę genetyczną, ale to właściwie będziemy widzieć dopiero, jak te dzieci będą żyły w ciągu ich całego życia, czy to rzeczywiście się udało, czy nie. Natomiast wszystkie inne próby są próbami. Są próbami, które posuwają do przodu ten proces zmiany genetycznego zapisu przynajmniej części komórek człowieka w celu naprawienia jego wady wrodzonej, wady, z którą on się urodził. I w tym kierunku prace trwają. Najwięcej prac skierowany jest na poprawę nie wad genetycznych, tylko na walkę z komórkami nowotworowymi, czyli jak gdyby na terapię komórek nowotworowych, albo naprawienie, albo zmuszenie ich do eliminacji z organizmu, jak również w dziedzinie chorób wirusowych, to się tak ogólnie nazywa, ale jest jasne, że chodzi głównie o HIV, o zmianę genów wirusa HIV i o AIDS, która to choroba atakuje wiele genów komórek zaatakowanego człowieka. Czyli że terapia somatycznych komórek w tej chwili najczęściej, ponad 50% różnego typu prób, odbywa się w stosunku do chorób nowotworowych i wirusowych. To, co jest ważne, to budzi wielkie nadzieje, ale ważne jest to, że takich prób wykonano dotychczas na świecie około 4000. Czyli trzeba sobie zdać sprawę, że to nie jest tak, że w najbliższej przychodni lekarz domowy skieruje nas do lekarza genetyka, który naprawi w nas jakąś chorobę. To są próby wykonywane w krajach bogatych i w bardzo wyspecjalizowanych laboratoriach. Ale są pewne techniki, ważne techniki medyczne, które jak już się zaczną udawać, to rozprzestrzeniają się na cały świat i myślę, że to jest właśnie nasza nadzieja w tej dziedzinie.